Cześć, witajcie. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o wymianie uszczelki w 6220 SE. Na co zwrócić uwagę i co my wykonujemy przy takiej naprawie, jak to u nas wygląda. Także zaczynamy. Szybki film, ale myślę, że dużo konkretów. Słuchajcie, robimy tutaj sobie uszczelkę pod głowicą. Cioni do nas trafił już jakiś czas temu, nastała jego kolej. No i wjechał, słuchajcie, on sobie tu na warsztat. No i teraz chciałbym Wam opowiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę, jakby gdyby właśnie nam się tutaj taki temat trafił, gdyby Wam się trafił. No generalnie my sobie tutaj zrobiliśmy test uszczelki CO2 plus ten z wężyka. Jeśli chodzi o ten z wężyka, to jest dokładnie, słuchajcie, ten wężyk. On jest tutaj, słuchajcie, wyprowadzony. O, wkładacie sobie go w butelkę z wodą. No i na ciepłym silniku gaz w podłogę. Jeżeli tutaj pójdą, słuchajcie, bąbelki, tak jak teraz widzicie na zdjęciu, czy tam na filmiku, no to niestety, ale raczej to jest uszczelka, ale dodatkowo warto jeszcze sprawdzić, słuchajcie, intercooler, czy czasami gdzieś tam nie nacieka nam płyn z nieszczelnego intercoolera, a w tym ciągniku, słuchajcie, intercooler jest dokładnie w tym miejscu, z prawej strony silnika, jest to mokry intercooler, no tym bardziej trzeba to sprawdzić, czy czasami właśnie to nie jest przyczyna. Aczkolwiek powiem Wam z doświadczenia, że jeżeli gdzieś tam troszeczkę nacieka z tych intercoolerów, bo są już nieszczelne, to objaw jest, słuchajcie, taki, że po odpaleniu ciągnika on przez chwilę dymi na biało lub w ogóle jest taki problem trochę z tym rozruchem, bo jeżeli na cylinder nam nakapie gdzieś tam tego płynu, czy właśnie gdzieś tam na zawór, a potem się ten zawór otworzy i to wszystko wpadnie do komory, no to wiadomo, to się nie spala, to musi gdzieś tam wylecieć, niestety odparować. No to później taki jest właśnie objaw, że ciągnik po odpaleniu na siwo dymi, ale chwilę dymi, a potem jest ok. No i to właśnie częstsza przyczyna właśnie jest intercoolerów. Natomiast tutaj ewidentnie uszczelka. No i teraz słuchajcie, jeśli chodzi o uszczelkę, no to my robimy to tak, że u nas to jakby stała kwota jest dla tego modelu. To jest akurat 6220 SE, więc tutaj jest cena ta sama co przy ciągniku serii 10. Głowica 8-zaworowa przy 4 cylindrach, prostsza. Dajemy taką głowicę oczywiście do sprawdzenia płaszczyzny, sprawdzenia szczelności i zrobienia jej, że tak powiem, na jak najlepszą sprawność, najlepiej na 100% sprawności, czyli tutaj w tym przypadku, słuchajcie, zostały zrobione wszystkie zawory. I tak, widzicie, słuchajcie, wymienione są uszczelniacze na zaworach, gniazda, przylgnie, także to tutaj jest też zrobione. Głowica, słuchajcie, tutaj już jest zakręcona. To taka podpowiedź, jak zakręcamy, no to tutaj jest procedura, warto sobie wziąć marker biały, olejowy, żeby sobie te śruby poznaczyć, dlatego że różne śruby różnie się dokręca, czasami na 60 stopni, czasami na 90, zależy jakie te śruby są. Tu już nie pamiętam dokładnie, wydaje mi się, że na 60 chyba tu są śruby, ale sobie ręki nie dam uciąć, nie pamiętam dokładnie. Uszczelka oczywiście nowa, nowe śruby obligatoryjnie, to nie jest wielki wydatek, słuchajcie. No i teraz przy takiej okazji też, słuchajcie, dajemy wtryskiwacze do sprawdzenia. A jeszcze często jest tak, że zanim zdemontujemy głowicę, to mierzymy ciśnienia na cylindrach. Tu nie pamiętam, czy były mierzone, chyba powinny być, to mogę sprawdzić. Dlatego, żeby też się dowiedzieć, jaka ta kondycja tego silnika jest. To dużo daje. No bo teraz tak, słuchajcie, no mieliśmy ten przypadek z 7710 pana Marcina, pamiętacie, 8 barów na jednym cylindrze, zdemontowaliśmy głowicę, dół piękny, okazało się, że faktycznie zmykało nam to ciśnienie niedomykającym się zaworem, który w ogóle nam się tam nie łapał w gniazdo, gdzieś tam się kantował, także to i tak dobrze, że się tam nic nie wydarzyło, no ale to widzicie, to gdzieś naprowadza nas po prostu na dobry trop, żeby gdzieś tam się niepotrzebnie nie narozbierać tego silnika, bo kosztów można sobie narobić, słuchajcie, bardzo szybko i bardzo dużo, a później się okaże, że i tak trzeba robić drugi raz. No to na to uczulam.
Teraz tutaj w tym przypadku też wymienimy, słuchajcie, na pewno termostat. Termostat mamy tu. W ogóle to jest temat przy John Deere'ach bardzo wrażliwy i drażliwy. Wymieniajcie termostaty często. Myślę, że co 3-4 lata to jest mus, lub co 3-4 tysiące godzin to tam jest, no to jest minimum. To trzeba dbać o to, bo te uszczelki pod głowicą, że tak powiem, no to, że one są wydmuchane gdzieś tam, no też niestety przyczyna leży w niewymienianiu termostatów. Po prostu gdzieś tam ten silnik się trochę może przegrzewać, no i niestety, ale później mamy niepotrzebne remonty. Znaczy my mamy pracę, ale wy macie niepotrzebne wydatki. Tutaj akurat wtyskiwacze, słuchajcie, też daliśmy do sprawdzenia, wtyskiwacze niesprawne, także tutaj lądują nowe. Pompa, widać, że niedawno, słuchajcie, naprawiana, więc zakładamy, że tutaj jest ok. Zresztą po rozruchu sobie to, że tak powiem, zweryfikujemy. Nowy płyn, nowy olej, regulacja oczywiście tych zaworów nastąpi, no bo wiadomo, po wymianie uszczelki, po zamontowaniu takiej głowicy, w ogóle ze świeżymi zaworami, no trzeba to od nowa wszystko poustawiać. No i tak by, słuchajcie, to wyglądało. Tu akurat przy tym modelu, jeszcze zapomniałem powiedzieć, jest dość taki dobry dostęp, ciągnik jest w miarę prosty, bo nie ma żadnych VGT, AGR-ów, chłodnic, spalin i tak dalej. Wiadomo, przy nowszych ciągnikach, od serii premium począwszy, i te młodsze serie, no to wiadomo, tej pracy, żeby taką głowicę zdemontować, to jest co niemiara. Tu to chodzi tak naprawdę ekstra 2 dni. Tutaj się to robi o wiele szybciej, stąd też jakby kwota za uszczelkę przy takich modelach jest u nas po prostu dużo niższa niż przy modelach bardziej zaawansowanych, jeśli chodzi właśnie o te wszystkie urządzenia obróbki emisji, obróbki spalin, tak? Tych wszystkich tam EGR-ów, zmiennych geometrii i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze nadmienię, że akurat tutaj w takim ciągniku, gdzie mamy zwykłe wtyskiwacze, żadnych turbin ze zmienną geometrią, faktycznie ten koszt wymiany uszczelki nie jest aż tak duży. Nawet jak przyjmiemy, że trzeba dać głowicę do zrobienia na bogato, dać nowe uszczelki, nowe śruby, oczywiście wszystkie tam oleje, płyny do tego silnika, nowy filtr, wiadomo, nie ma tragedii, uważam, a ciągniki serii SE, pewnie jak wiecie, kto ma, a to są bardzo twarde maszyny i one jeszcze długo, długo będą cieszyć no nie jednego rolnika w tym kraju. Dobra, myślę, że to wszystko króciutko na temat, myślę, że wartościowo. Pamiętajcie, test CO2, test butelką, dbajcie o termostaty, nie przegrzewajcie maszyn, to na pewno pojedziecie na tych silnikach dłużej, no i pilnujcie układu wtryskowego, nawet jeżeli to jest układ na zwykłych wtryskiwaczach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!